Witam wszystkich serdecznie na kanale Wing Chun Poland. Znajdujemy się na sali treningowej, gdzie mamy zajęcia z dziećmi. I nie tylko, z ich rodzicami. Często jest taki stereotyp, że ludzie myślą, no dobra, nie wysyłam dziecko na trening sztuk walki, bo przecież nauczy się bić, będzie agresywne. Drugi stereotyp jest taki, moje dziecko jest agresywne, więc niech idzie na trening sztuk walki, niech się wyżyje, niech ich instruktor jakoś zapanuje nad tym skrzatem, no bo jak się wyżyje, to będzie lepiej spało i będzie lepszym uczniem. Myślę, że dwie drogi myślenia są błędne i mam nadzieję, że tutaj rodzice i dzieci pozwolą mi jakoś uargumentować tą teorię, albo tą moją opinię. Więc słuchajcie, zajęcia, które prowadzi we Wrocławiu instruktor, to jest moja żona, w sumie Agnieszka Mitko-Kominek, jest tam z boku. A wraz z nią mamy tutaj cały przekrój uczniów, adeptów od najmniejszych po największych. Staż treningowy też jest dosyć duży, od kilku treningów po kilka lat. Iga, ćwiczysz już kilka lat? 2 lata, to już jest kilka, tak? Tak, więc słuchajcie, zaczniemy tutaj z brzegu. Aniu, jesteś świeżutka, więc powiedz mi, co się stało, że przyszłaś na trening sztuk walki i kto był pierwszy, ty czy syn? Chyba ja z mężem. Podjęliśmy taką decyzję, że szukamy jakiejś aktywności, która będzie go rozwijała ruchowo, która pozwoli mu troszeczkę zużyć energii i która go nauczy używać siły w odpowiedni sposób. Antoni, nauczyłeś się używać siły w odpowiedni sposób? Jestem Franek. Moja wina, Franciszek. Więc Franciszek. Podoba ci się na treningach kung fu? No, podoba. Dobrze, no to pierwsza wtopa zaliczona, myślę, że więcej nie będzie. Tam jest Antoni. Resztę znam. Jagódka, jak dużo lat masz? 7. I od ilu lat chodzisz na treningi? Od roku. Od roku. Podoba ci się na treningach? Tak. A co ci się najbardziej podoba? Kopnięcia i uderzenia. W czym jesteś lepsza? W kopnięciach czy w uderzeniach? W uderzeniach. No to pięknie. Mamo Magdo, a ty w czym jesteś lepsza? W kopnięciach czy w uderzeniach? W kopnięciach. A powiedz mi, kto pierwszy był? Znaczy inaczej, jaki był pomysł? Najpierw przyprowadzić Jagodę, a potem samemu dołączyć? Czy jakiś inny był pomysł na wasz trening? Najpierw była Jagoda, a później Agnieszka zaprosiła mnie do treningu wspólnie z nią. Czyli byłaś, grzałaś ławę? Tak, jeden dzień. I cię wyrwali z ławy i tak zostałaś? Zdecydowanie bez sensu jest siedzieć na korytarzu. Czyli co, takie stwierdzenie, przyprowadzam swoje dziecko, już zrobiłem maksa, jest marnotrawstwem czasu dla siebie. Jasne. A tutaj Zosiu, ty jesteś naszym takim najdłużej trenującym, najwytrwalej dzieciątkiem, bo zaczęłaś jak miałaś ile lat, pamiętasz? Nie pamiętam. To niech mama pomoże, ile? 4. A ile teraz latek masz? 8. 8 lat, czyli trenujesz 4 lata? Nie nudzi ci się od 4 lat chodzić na kung fu? Nie. No a tobie co się najbardziej podoba? Kopnięcia czy uderzenia, czy może coś innego? Kopnięcia. Widzę, że tutaj mamy samą drużynę kopaczy. A słuchaj, mamo, poza tym, że ci się podoba, jak córka kopie, musisz być bliżej, bo nie sięgam mikrofonem. Mamy, wiecie, formułę z dziećmi, więc będzie totalnie na luzie. To co tobie się większy nie podoba? Wszystko. Wspaniale. Odpowiedź, która nie daje punktu zaczepienia, więc powiedz mi, dlaczego Zosia przyszła na treningi? To musiałaby odpowiedzieć Zosia, bo chodziła za mną i za moim mężem Olkiem chyba pół roku, a nawet rok, żeby tato zapisz mnie na sztuki walki. Ja wtedy byłam zielona w tej kwestii. Mhm. No i tak de facto szkołę wybrał jej tato. I najpierw była Zosia, a później byłam ja. Fajny tato. Zosia, pamiętasz ten czas, jak prosiłaś rodziców, żeby cię zapisali na sztuki walki? Tak. To było może po filmie Kung Fu Panda? Trafiony. No dobrze. Jula, a teraz ty mi powiedz, słońce moje drogie, tylko chodź tu blisko, bo cię nie będę słyszał, a kabel już nie sięga. Ty też oglądałaś Kung Fu Pandę? Tak.
I która ci się postać najbardziej podoba z Kung Fu Pandy? Panda. Panda? A dlaczego? Bo umie kung fu. Ja myślałem, że dlatego, że jest podobna do taty. No. Nie jest podobna do taty, prawda? Różni się od taty wyglądem? Tak. A czym najbardziej? Bo nie ma łatek. O proszę. No to pięknie. Dobrze, tato, który nie masz łatek. Chodź tu do mnie. Nie da się ukryć. Nie da się ukryć, nie masz łatek. Skąd taki pomysł, żeby córę zapisać na trening Wing Chun? No, nie ukrywam, że też parę razy marudziła, że tato, idę z tobą na trening. Mhm. No i w końcu stwierdziłem, jak już tutaj wiek osiągnęła, że to idziemy na trening, to idziemy zobaczyć, jak będzie. I wciągnęła się i jak na razie chodzi. Ja tutaj zdementuję tą pogłoskę, bo akurat Singa Tomasza, jak my się długo znamy, Tomek? Oj, 8-9 lat. 9 lat, więc... A Jula, ile masz lat? 5. To ja wam powiem, że jak Sing Tomasz wiedział, że już ma dzieciątko w drodze i to dzieciątko przyszło na świat, to od razu się pytał mnie, jak szybko można zapisać to dziecko. Więc ja myślę, że tą Kung Fu Pandę to i tak co tydzień aplikował i czekał, aż zaskoczy. W małych ilościach, ale to zaskoczyło, jak widać. No więc widzicie, rodzice, macie wpływ na swoją, na ścieżkę, jaką wybierają wasze dzieci. Trzeba odpowiednie bajki wybierać i tak dalej. I jakoś tam dziecko wybierze zgodnie z wolą. Marku, a teraz idę do ciebie, bo ty masz najbardziej niepodległe dziecko, tak mi się wydaje. Jakie bajki aplikowałeś Idze, żeby przyszła na trening sztuk walki? Niebieskiego niedźwiedzia. Co to jest? Żadnych bajek związanych ze sztukami walki nie było aplikowanych. I moja córka była wrodzoną pacyfistką, i urodzoną pacyfistką. I potem nagle się coś stało, że tato, ja bym chciała komuś móc umieć przylać. Żartujesz, takie coś? Tak, ja pierwszy raz w życiu słyszałem od niej takie słowa. No i zaczęliśmy szukać jakiegoś klubu, w którym można poćwiczyć. Nie ukrywam, że szukaliśmy czegoś najbliżej. Później się okazało, że padło na styl walki, który jest najbardziej skutecznym w opinii. I to było tak, że to córka mnie przyprowadziła. Ja podobnie jak Magda przez pierwszy trening grzałem ławę, tak? Ale później zapytałem Simej, czy rodzice też mogą ćwiczyć. Była droga otwarta, więc przyszedłem od razu w czarnej koszulce. Co się odbiło piętnem, co się odbiło piętnem na mojej psychice i fizyce, tak? Na trening. Nie przejmuj się, ja też przyszedłem na pierwszy trening w czarnej koszulce. No i już tak zostało. No, jest taka, Sifu mówiłaś, że jest taka historia, czy taka legenda, że ci, którzy zostają przyprowadzani przez kogoś, a zwłaszcza przez dzieci, zostają mistrzami, więc... Widzę, rozumiem, budujesz sobie ścieżkę kariery. Chcesz się wybić na córce. Dobra, córko, broń się. Jesteś pacyfistką? Wiesz, co znaczy być pacyfistką? Nie. No to jak możesz wiedzieć, jaka córka jest, jak ona nie wie, jaka jest? Znaczy, czy lubisz przemoc? Czy uważasz, że przemoc jest dobra? Zależy gdzie i kiedy, bo przemoc jako przemoc, że przechodzi się koło kogoś na ulicy i obojętnie co ten człowiek robi, czy idzie sobie spokojnie, patrzy się w telefon, czy się w niego nie patrzy, czy się potnie, czy się nie potknie i ma ochotę się mu przywalić, bo zrobił to albo tego nie zrobił, to jest złe. A jak się po prostu ktoś cię zaczepi albo chce ci coś zrobić, no to wtedy to nie jest przemoc, tylko to jest obrona. Bardzo, bardzo mądrze. I powiedz mi, czy takich mądrości się nauczyłaś na zajęciach kung fu, czy tato ci je przekazał, albo mama? Między innymi tutaj się nauczyłam, ale jakby tata mi o tym zawsze mówił, że zanim tutaj przyszłam i zanim się tego wszystkiego dowiedziałam jeszcze bardziej, w sensie bardziej utwierdziłam się w tych przekonaniach o tym, co tato mówił. Łukasz, ty jesteś najmłodszy stażem, prawda? Tak mi się wydaje. No i powiedz mi, co cię skłoniło, żeby tu przyjść? W sumie to tak syn bardziej chyba. Znaczy chcieliśmy, żeby Antek zaczął uprawiać jakiś sport i sztuki walki. Głównie po to, żeby
po pierwsze móc się obronić gdzieś tam w przyszłości, ale też do ćwiczenia koordynacji i generalnie takiego rozwoju ruchowego. A że okazało się, że rodzice też mogą ćwiczyć w tym samym czasie, więc na drugim treningu już byłem gotowy do akcji. Czyli grzałeś ławę na pierwszym? Na pierwszym jeszcze tak. Antoś, fajnie jest na treningach kung fu? Tak. I powiedz mi, tobie też się podobają najbardziej kopnięcia? Tak. Wspaniale. Dobrze, drodzy rodzice, a może inaczej, drogie dzieci, czy widzicie u siebie postęp, że w czymś jesteście lepsze? W czymś wam się, coś wam się bardziej udaje? Śmiało, ręka w górę. Ktoś by się chciał pochwalić jakimiś nowymi skillami? Poza tym, że świetnie kopiecie. No dobrze. No to teraz, drodzy rodzice, czy wy macie jakieś spostrzeżenia, konkluzje? Tam z tyłu będę was widział, bo w lustrze jestem, więc jak rękę podniesiecie, też was widzę. Więc powiedzcie mi, drodzy rodzice, czy wy widzicie coś w swoich dzieciach, czym warto byłoby się pochwalić, albo i nie? No ja widzę w mojej córce rozwój jakby takiego, takiej konsekwencji, tak? Że nawet to, że na coś nie ma ochoty, to za to się zabiera. Oczywiście, no przecież tak jak cały czas jest ta walka z sobą w różnych momentach, nie na każdy, to nie ma co, my tu nie ukrywamy, że na każdy trening chce nam się biec, tak? Ale idziemy, tak? I tu jest właśnie to. A to się przekłada na inne rzeczy, na rzeczy związane z obowiązkami domowymi, szkolnymi. I to jest, że tak powiem, jakby główna cecha i zaleta tego, że tu ćwiczymy. Ktoś coś jeszcze chciałby dodać? Ja mogę dodać. Dawaj. Bliżej musisz tylko być. No, Zosia chodzi najdłużej pod kątem wieku. Stażu. Stażu, tak. Pamiętam, że jak była malutka, miała 4 lata, miała nawet problemy z równowagą. Ciężko było ją nauczyć na rowerku jeździć. To wszystko przychodziło z czasem przy jej ciężkich treningach, bo naprawdę było mamo, mamo, chodź. Mamo, mamo, kiedy idziemy. No i dzięki ćwiczeniom właśnie u Simej Agnieszki, no to na tą chwilę Zosia woltażerkę na dużym koniu potrafi zrobić, a nie potrafiła, mając 4-5 lat, złapać równowagi na rowerku, co ma po mnie. No ale ćwicząc tutaj, nie dość, że skupienie, to co było tutaj mówione, jest chwalone przez nauczycieli w szkole, to jeszcze właśnie tego typu, jak koordynacja, ruch, równowaga, to wszystko jest ćwiczone. Super. Simu Tomaszu, za co byś pochwalił swoją córę? No na pewno za koncentrację i to, co było mówione, że mimo tego, że czasami o godzinie 17 jest, tato, nie idziemy, nie chce mi się, nie, to później o tej 18.30 jest fajnie, że przyszłam, fajnie, że było. No to pięknie. Magda, za co będziesz chwalić swoje dziecko albo nie? Pochwalę na pewno za to, że poprawiła jej się pamięć. Na początku były problemy przy formie, dzisiaj robi formę z zamkniętymi oczami i sobie świetnie z tym radzi. A poza tym, tak jak pozostali powiedzieli, na pewno koordynacja i to, że wykonuje ruchy prawą i lewą ręką, i to na pewno pomaga. No to pięknie. Simej, Agnieszko, pozwól tu do środka, bo jak ja tam pójdę, to już zasłonię wszystkich. Powiedz mi, jak tak patrzysz na takie dzieci, na przykład na Zosię, która była bardzo malutka i 4 lata już z waszej współpracy są za wami. Co czujesz? No przede wszystkim satysfakcję czuję i jestem dumna z wytrwałości dziecka i rodzica. No jest już tak w naszej szkole, że pewne dzieci, które były w grupie tutaj dziecięcej, przeszły już do grupy dorosłej. No i powiedz mi, no nie masz takiego, takiego żalu w sercu, no dziecko mnie opuszcza, no teraz pójdzie dalej, już nie będzie do mnie zajęcia chodzić? Nie, zupełnie nie. Wręcz przeciwnie, uważam, że między innymi moim zadaniem jest otwarcie drogi do rozwoju dalszego i jestem dumna z Igi. No właśnie, no bo w tym gronie właśnie Iga jest takim dzieciaczkiem, który już z grupy tej, nazwijmy to dziecięcej, przeszła do grupy dorosłej i tam zdobywa kolejne szlify, trenując już czamkiem. Czy ktoś z was jeszcze chciałby coś dodać? Poza tym, że wywiady są nudne.
Dobrze, to jeżeli nie, to słuchajcie, moi drodzy, zachęcam was do subskrybowania kanału, zostawienia łapek w górę, komentowania, no i przede wszystkim do czego? Do treningu Wing Chun, prawda? Tak? No, więc musicie chodzić na treningi Wing Chun. To do zobaczenia. Dzięki. Dzięki.